Witajcie w kolejnym odcinku Crash Team Racing. No i w tym odcinku zaczniemy sobie od moi drodzy, tego Gim Copa, czyli tego właśnie kryształku. Ale tym razem zielonego, moi drodzy. Zielony, nie czerwony, właśnie. One chyba będą różnokolorowe z tego, jeśli dobrze orientuję, nie? Więc to będzie to fajne. No i to jest już ostatnia rzecz, jaką tutaj muszę zebrać, nie? Teraz te kryształki zbiorę i to raczej już będzie gra zaliczona na 100%. I co oznacza też koniec mojego let's playa. No ale to tak jeszcze parę wyścigów takich muszę zrobić. I to ten jeden wyścig, gdzie jest ten rubin, muszę zdobyć, to składa się z czterech wyścigów, więc no naprawdę jeszcze się troszeczkę pościgamy, to jest pewne. To jest więcej niż pewne. Jestem ciekawy, ile tutaj z tego odcinku wyjdzie, nie? Jeszcze mnie czeka, kurczę, zabawa z montażem, kurczę. Godzinna. No, parogodzinna nawet. To jeszcze nie jest nic do tego. Nie jest to żaden triumf, bo mamy jeszcze, moi drodzy, ten. Trzy wyścigi musimy takie, nie? Zaliczyć sobie ten kryształ cały zdobyć. Co no, czeka nas jeszcze, czeka wyścigów. Kurczę, te tory, znaczy te tory, no, te wszystkie tutaj właśnie trasy wyścigowe, nie? Są strasznie krótkie właśnie, ale kurczę, trzeba cztery aż wyścigi wygrać, nie? Więc no to jest tak. Znaczy chyba czterech nie trzeba, trzy jakbym nawet wygrał, to bym miał tego rubinka. Dobra, 2 na 4 wygrane. To jeszcze dwa musimy sobie, moi drodzy, wygrać. Tym razem na lodowisku będziemy się ścigać, okej. Here you go.
Aj, kurde. Fuck. I... Czeka nas jeszcze ostatni wyścig. Myślę, że w tym odcinku takie dwa te... dwa kryształki zdobyć, to powinno być chyba wystarczająco, nie? O kurczę, jak się wybił na prowadzenie. W sumie chociaż ja i mógłbym nawet to przegrać w tej chwili i ten, i bym wygrał ten piorunek. Znaczy ten kryształek, jaki piorunek znowu. Kurczę. Haha, dobrze. Nie, pająki. O, tak jest. Moi drodzy, mamy teraz taką tarczę, jak w Crash Bandicoocie, nie? Aha, dobra, już tarcza minęła. Dawać mi nagrodę, kurczę. Dobra, dawaj nagrodę, chłopie. Tak jest, 4 na 4. Wygrane, wyśmienicie. Czyli oni mają 4-0, nie? Jak można by tak powiedzieć. Bo wszystkie ja wygrałem. Oh yeah. Dawać, dawać. Kurczę, te loadingi są za duże, za długie w sumie. Ale nie czepiajmy się takie gry. Z PlayStation 1, nie? To jeszcze... Tak. Congratulations. You won a gem. Przeniosłem się do tego. Przeniosłem. No tak, przeniosłem się po prostu do wyścigu kolejnego. O kolejny gem. Tym razem o niebieski, moi drodzy. Kurczę. Będzie fajnie.
kolejny wyścig. Kolejny, miejmy nadzieję, że kolejna wygrana. Że moi drodzy, jeszcze ten wyścig następny i Fire Ant, nie? Dokładnie, ale trzeba to jeszcze wygrać. Dawaj, kurczę, 10 nie uzyskałem, a to mi się wydaje, że te jabłka wpływają na prędkość, nie? Więc lepiej, jeśli właściwie wpływają, to lepiej mieć ich 10, nie? Dobra. Co tym razem nam się wylosuje? Kurczę, floszeczka, okej. Moi drodzy, jesteśmy przy właściwie ostatnim ostatniej części tego wyścigu. Ten wyścig wykonamy, to znaczy, że wygramy i właśnie zdobędziemy ten Blue Gem, co wcale nie oznacza żaden niebieski gem, tylko oznacza niebieski taki rubin, niebieski jakiś taki diament, taki niebieski kryształ po prostu. Zarazem będzie skutkowała chyba koniec odcinka, nie? Bo i tak już wystarczająco dużo zrobiliśmy w tym odcinku. Tutaj właśnie ten wyścig zakończę, zdobędziemy ten rubin i będziemy kończyć, moi drodzy.
O kurde. Dobra, trudno. Dobrze, ostatni chapter. Ostatni chapter, ostatni lap, ostatni ten okrążenie, więc no przydałoby się tutaj wygrać, nie? Kurczę, jestem drugi. Przydałoby się, żebym był pierwszy. Zaraz go prześcignę, kurczę, ale on troszeczkę, żebym coś wybrał fajnego. O, właśnie. O to chodziło, kurczę. Tylko chyba nie trafiłem, co? No właśnie. Słabo trochę, że nie trafiłem. Dobrze. I jestem pierwszy, elegancko. To jest wystarczy, że zakończymy sobie ten wyścig i będziemy mieć ten rubinek. Ten rubin. Ten. Dawaj. Kurczę. Ha, tak jest. Proszę bardzo, mamy, moi drodzy, trzy już rubinki. Widzicie, gadżet jest innego koloru, więc moi drodzy, następne rubinki znajdziemy w następnym odcinku. Ja się w tym momencie z wami żegnam i do usłyszenia. Cześć! So light.